Chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o słynnych paradoksach fizyki. Powodem, dla którego chcę o tym wszystkim powiedzieć, jest cały zbiór bełkotu pseudonaukowego, który jest związany z paradoksami fizyki. Bo ludzie bardzo często myślą, że jeżeli znajdą lukę w rozumowaniu naukowym, w teorii fizycznej, to znaczy, że naukę trzeba przekreślić, że naukowcy nie dopuszczają do siebie myśli, że coś może być nie tak. Podczas dzisiejszego wykładu chciałbym Państwu pokazać, że to właśnie powoduje, że nauka się rozwija, że coraz więcej rozumiemy i naukowcy tylko czekają, żeby ktoś znalazł lukę w dzisiejszych teoriach, które uznajemy za prawdziwe. Ale na początek mam dla Państwa zagadkę niezwiązaną z fizyką, a z matematyką, z geometrią. Otóż mamy trójkącik. Oczywiście każdą figurę geometryczną możemy sobie podzielić na dowolną ilość figur i każdy wie, tego nas uczą w szkole, że pole dużego trójkąta musi być dokładną sumą pól figur, na które podzieliliśmy ten trójkąt. Prawda? Więc teraz proszę sobie wyobrazić, że trochę poprzestawiamy te figury w ten sposób. Proszę zauważyć, że dostaliśmy znowu ten sam trójkąt duży. Można policzyć sobie, ile kratek on ma, jakie boki. Na te same figury podzieliliśmy, ale okazuje się, że brakuje nam jednego pola. Właśnie coś takiego nazywamy paradoksem. To jest właśnie paradoks. A dlaczego to jest paradoks? Bo proszę Państwa, jeżeli się dokładnie przyjrzymy temu rysunkowi, trzeba popatrzeć na te dwa punkty. Otóż, jeżeli byśmy powiększyli sobie te linie proste, to się okaże, że tutaj kąt pomiędzy tymi dwoma prostymi jest w tą stronę, a tutaj w tą stronę. Stąd się wzięło to dodatkowe pole. Wzięło się ono stąd, że niesłusznie założyliśmy, że ta duża figura to jest trójkąt. To nie jest trójkąt i łatwo to sprawdzić. Każdy, kto w szkole nauczył się twierdzenia Thalesa, może to sprawdzić. Bo jeżeli policzy stosunek dużego boku do tego boku, to zgodnie z twierdzeniem Thalesa, jeżeli to jest trójkąt, to musi być równe stosunkowi tego boku do tego boku. Okaże się, że tak nie jest, bo ta figura nie jest trójkątem. Jak również ta figura nie jest trójkątem, więc nie możemy się dziwić, tym bardziej, że one nie są takie same, bo widzą Państwo, że tutaj jest inny kąt, a tutaj jest inny kąt. I w związku z tym nic dziwnego, że te dwie figury mają różne pola, bo te dwie figury nie są przystające. I to właśnie jest paradoks. Paradoks polega na tym, że nie matematyka jest nieprawdziwa, w tym przypadku geometria jest nieprawdziwa, tylko że zrobiliśmy błąd w założeniu. Błąd gdzieś w naszym rozumowaniu, który jest bardzo dobrze ukryty i który trzeba umieć wykryć. Co to jest paradoks? Oczywiście można zajrzeć do słownika języka polskiego i słownik języka polskiego daje nam dwie definicje. Pierwsza definicja to jest ta właśnie, o której ja przed chwilą mówiłem, że paradoks to jest rozumowanie o pozornie oczywistej słuszności, ale wskutek zawartego w nim błędu logicznego lub skrzętnie ukrytego błędu logicznego jest tak naprawdę nieprawdziwe. To jest właśnie paradoks. Więc paradoks to nie jest sprzeczność, to znaczy to jest sprzeczność, do której prowadzi błędne rozumowanie, a nie błąd w założeniach teoretycznych. Istnieje też drugie określenie paradoksu, bardziej takie dla nas naturalne, którego używamy w codziennym życiu, że jest to taki pogląd, twierdzenie, które zaskakująco jest sprzeczne z naszymi przekonaniami, które mamy o otaczającym nas świecie. Proszę Państwa, o popularności słowa paradoks i tego, jak ono jest nagminnie używane i bardzo często w złym znaczeniu, można przeprowadzić bardzo prosty test. Jeżeli w Google'ach wpiszemy słowo paradoks po angielsku, żeby było, bo wiadomo, że jednak internet anglojęzyczny jest bardziej rozwinięty niż polskojęzyczny, to proszę zobaczyć, że 21 milionów stron można znaleźć na temat paradoksów. A jak Państwo widzą, zupełnie dziwne strony, na przykład paradoksalny system ochrony. Prawda? Zupełnie nie jest to związane ze słowem paradoks. Oczywiście można też sobie kupić paradoks na eBayu. Także jest to fantastycznie niska cena. Za fantastycznie niską cenę można kupić paradoks. Ja dzisiaj Państwu za darmo serwuję cały zbiór paradoksów, które doprowadziły do punktu, w którym dzisiaj jesteśmy z naukowego punktu widzenia. Drugie ujęcie słowa paradoks
bardzo często występuje również w literaturze naukowej i pseudonaukowej przede wszystkim, to jest perpetuum mobile. Oczywiście wszyscy Państwo wiedzą, co to jest perpetuum mobile. Perpetuum mobile to jest takie hipotetyczne urządzenie, które potrafi działać w sposób sprzeczny z prawami fizyki. Perpetuum mobile dzielimy na dwa rodzaje. Perpetuum mobile pierwszego rodzaju to jest takie urządzenie, które jak włączymy do kontaktu, to da nam więcej energii niż z tego kontaktu weźmie. Oczywiście my wiemy, że istnieje coś takiego jak zasada zachowania energii i właściwie perpetuum mobile nie powinno istnieć. I o tym jesteśmy przekonani, aczkolwiek pojawia się bardzo dużo zadziwiających prac pseudonaukowych, które mówią, że oto zbudowaliśmy perpetuum mobile pierwszego rodzaju, dają różne sposoby, jak można takie urządzenie wykonać i tak dalej, i tak dalej. Choć my wiemy, że takiego urządzenia wykonać się nie da i zawsze właśnie gdzieś w konstrukcji tego urządzenia jest błąd logiczny, błąd w konstrukcji, który jest skrzętnie ukryty, ale który można znaleźć. I to właśnie jest paradoks istnienia tego urządzenia, bo ono istnieć oczywiście nie może. Istnieje też perpetuum mobile drugiego rodzaju. Sposób zdefiniowania tego urządzenia jest bardziej trudny w popularno-naukowym wykładzie, ale można o nim myśleć tak, że byłoby to takie urządzenie, które jakbyśmy mieli dwie szklanki wody, jedną gorącą, a drugą zimną, to byśmy mogli skonstruować takie urządzenie, że przesyłałoby energię z ciała zimniejszego do cieplejszego. Bez żadnych strat. Bo tak na przykład działa lodówka, prawda? Lodówka działa w ten sposób, że zabiera ciepło ze środka, gdzie jest zimno i wyrzuca na zewnątrz, prawda? I dzięki temu mamy chłodno w środku, ale oczywiście to jest ze stratami. Każdy, kto przyłoży rękę za lodówką, to wie, jak lodówka strasznie grzeje. I wie, że musi lodówkę włączyć do kontaktu, żeby ona mogła działać. Bo właśnie ona potrzebuje energii na spożytkowanie jej na to, żeby przerzucić tą energię z ciała zimniejszego do cieplejszego. Perpetuum mobile drugiego rodzaju to było takie urządzenie, które robi to bez żadnych strat energetycznych. I to jest takie urządzenie byłoby sprzeczne z tak zwaną drugą zasadą termodynamiki, która właśnie mówi, że takie urządzenie istnieć nie może. Proszę Państwa, to są rysunki perpetuum mobile, rzekomych urządzeń, które są perpetuum mobile. Takich rysunków pewnie profesor Turski wie, że przychodzą do naszego Instytutu setki od różnych osób, które mówią, oto odkryłem perpetuum mobile i dają różne rysuneczki, jak to wspaniale działa. Ale oczywiście w każdym z tych modeli jest jakiś błąd logiczny. Ja tutaj teraz dosyć szybko pokażę Państwu multum tych urządzeń, które jakieś kółeczka, kołowrotki, przerzutki ludzie wymyślają, a oczywiście takie coś działać nie może. I o każdym z tych urządzeń są bardzo długie elaboraty, jak te urządzenia wspaniale działają i jak one są doskonałe. A my, naukowcy, oczywiście z tym wszystkim musimy walczyć i szukać dziury w całym. Choć tak naprawdę nie musimy tego robić, ale stawiamy sobie za punkt honoru pokazać tym ludziom, że nie mają racji, że tam jest błąd logiczny. I rzeczywiście jeszcze nikt nie skonstruował perpetuum mobile i oczywiście w naszym przekonaniu naukowym skonstruować go nie może. Proszę Państwa, zacznijmy od najstarszego znanego paradoksu, słynnego paradoksu fizyki, który został wymyślony. Jest to sposób rozumowania, bo Państwo rozumieją, że coś takiego w rzeczywistości zdarzyć się nie może, bo samo słowo paradoks wyklucza to, że to zachodzi w rzeczywistości. Ale paradoksy, o których dzisiaj będę mówił, to są rozumowania, które rzekomo pokazują jakąś sprzeczność z naszą wiedzą, z naszą nauką. Najstarszy znany paradoks, taki fizyczny, bardzo znany, który zrewolucjonizował wtedy sposób myślenia, to był paradoks Zenona Zelei, greckiego filozofa z 5 roku. Otóż Zenon Zelei mówi twierdzenie. Achilles, najszybszy, najbardziej zwinna osoba, jaką znała Grecja, nie dogoni takiej istoty, jaką jest żółw, który się porusza bardzo wolno. Twierdzenie zaskakujące, prawda? Paradoksalne. Ale Zenon mówi, ja to potrafię udowodnić. Więc przyjrzyjmy się, jak wygląda dowód Zenona. Otóż oczywiście jest Achilles i 100 metrów przed nim jest żółw. Achilles oczywiście biegnie dużo szybciej niż żółw, ale dla uproszczenia tego wykładu przyjmijmy, że tylko biegnie 2 razy szybciej. Biegnie z prędkością 10 metrów na sekundę, a żółw biegnie z prędkością 5 metrów na sekundę. Ile czasu potrzebuje Achilles, żeby dobiec do miejsca, gdzie teraz jest żółw?
potrzebuje na to 10 sekund, prawda? Bo biegnie z prędkością 10 metrów na sekundę, a odległość jest 100 metrów. Więc po 10 sekundach Achilles będzie w miejscu, gdzie jest żółw, ale żółw w tym czasie już się przesunie o 50 metrów, prawda? No to znowu w koło Macieju, wracamy do sytuacji wyjścia. Teraz Achilles ma do przebiegnięcia 50 metrów, więc potrzebuje znowu kolejnego czasu, żeby dogonić żółwia, ale żółw znowu mu się przesunie. O mniejszy odcinek, ale znowu. I tak można to rozumowanie prowadzić w nieskończoność, prawda? Zawsze będzie żółw przed Achillesem, bo zawsze zanim Achilles dobiegnie do miejsca, gdzie jest żółw, to żółw już będzie przed nim. No to właśnie to jest paradoks Zenona, bo potrzeba bardzo dużo kroków, nieskończenie wiele kroków, żeby dogonić żółwia, bo on zawsze będzie go wyprzedzał. Więc Achilles nigdy nie dogoni żółwia. No dobrze, dobrze, ale my w szkole się uczymy. Przecież na czym polega ruch, prawda? I w szkole popularne jest rysowanie wykresów, położenia od czasu. Achilles i żółw biegną ruchem jednostajnym, w związku z tym bardzo łatwo jest nam wykreślić drogę, prawda? To jest sytuacja na początku. Achilles stoi na dole, w początku układu współrzędnych, natomiast oczywiście żółw jest 100 metrów przed nim. Po 5 sekundach, przepraszam, Achilles przesunął się o 50 metrów, żółw się przesunął o 25 metrów. Po 10 sekundach widzimy, że Achilles jest w miejscu, gdzie był żółw, ale żółw już jest przed nim. Po kolejnych 5 sekundach widzimy, że odległość pomiędzy Achillesem i żółwem się zmniejsza, tak jak było również w paradoksie Zenona, ale to, co widzimy, to że po 20 sekundach te dwa punkty się spotkają, prawda? Przecież to jest ruch jednostajny, dwie proste, które nie są równoległe, muszą się przesiąść. Więc jednak Achilles dogoni żółwia. Tak nas uczą w szkole. Gdzie jest błąd w rozumowaniu Zenona? Przyjrzyjmy się dokładnie rozumowaniu Zenona i spróbujmy znaleźć lukę w całym. Wracamy do tego slajdu, więc jakie jest rozumowanie Zenona? Zenon mówi tak, Achilles dogoni żółwia po przebyciu nieskończonej ilości odcinków, prawda? Bo musi nieskończenie wiele odcinków przebyć, żeby dogonić żółwia, bo żółw zawsze jest przed nim. I tak można w nieskończoność ciągnąć ten cały proces. Zenon mówi tak, na przebycie nieskończonej ilości odcinków, no to on musi nieskończenie wiele czasu potrzebować. No bo jak coś nieskończonego może trwać skończony odcinek czasu, prawda? W związku z tym Achilles nigdy nie dogoni żółwia. Ale oczywiście Zenon tutaj się myli. W przejściu z kroku pierwszego do drugiego jest błąd w rozumowaniu. A dlaczego? Proszę zobaczyć, spróbujmy posumować odległość, po jakiej dodać te wszystkie odcinki, prawda? 100 metrów, 50, kolejne, po kolejnych krokach, ile Achilles przebył. Więc musimy dodać taką liczbę, 100 do 50, do 25 i tak w nieskończoność, tak jak mówi Zenon. Proszę Państwa, dla uproszczenia wyciągnijmy sobie 100 przed nawias i w nawiasie zostaje nam 1 plus 1 druga plus 1 czwarta. Każdy w szkole, który już miał do czynienia z szeregami i był pilny na matematyce, to wie, że taka suma, proszę Państwa, jest skończona. Choć ma nieskończenie wiele elementów, to ta suma jest nieskończona i wynosi po prostu 2. Zenon nie znał pojęcia sumy nieskończonego szeregu i to go zgubiło. Bo teraz, jeżeli już wiemy, że to jest 2, to widzimy, że ta suma wynosi 200 i faktycznie Achilles dogoni żółwia po 200 metrach, czyli po 20 sekundach i to się zgadza z naszym wykresem, który wcześniej wykreśliliśmy. Więc Zenon nie miał racji. Ukryty był błąd w rozumowaniu. Zenon nie umiał zsumować szeregu i powiedział, że tego się nie da zrobić, a jednak to się zsumować da. Więc ten najsłynniejszy paradoks, ale to pokazuje właśnie, jak starożytni myśleli o czasie i przestrzeni, że chcieli dzielić przestrzeń na nieskończenie wiele odcinków, a tak naprawdę nie umieli tego zrobić. I to prowadziło ich do wielu sprzeczności. Zenon w ogóle jest autorem bardzo wielu specyficznych paradoksów polegających na tym, że na przykład twierdzi, że ruch nie istnieje i robi podobne eksperymenty myślowe i pokazuje, że ruch istnieć nie może. Także to jest bardzo ciekawe. Zachęcam do zapoznania się z paradoksami Zenona. Proszę Państwa, przeskakujemy w czasy nowożytne do XVI wieku i do eksperymentów, ale prawdziwych, które wykonał Galileusz. Proszę Państwa, do czasów Galileusza, mniej więcej do czasów Galileusza w fizyce obowiązywały zasady sformułowane jeszcze przez starożytnych w fizyce, które mówiły na przykład, że żeby ciało poruszało się ruchem jednostajnym, to musi na niego działać stała siła. I to jest oczywiste, proszę Państwa, jak ja położę tutaj ten patyk i zacznę działać na niego stałą siłą, to on rzeczywiście się przesuwa jednostajnie. Jak tylko puszczę, to on się zatrzymuje. Więc to wydawało się założenie dobre, prawda? Galileusz
przeprowadził eksperyment, kilka eksperymentów rzeczywistych, a później przeprowadził eksperyment myślowy, który mówi, że to jest bez sensu. Proszę Państwa, jak wygląda ten eksperyment, jak wyglądały eksperymenty Galileusza? Otóż Galileusz skonstruował takie urządzenie, po którym kulała się kulka, tak jak tutaj jest na rysunku. I to, co Galileusz zauważył, to że kulka zawsze wraca na ten sam poziom, z którego wystartowała. Jeżeli odpowiednio się dobierze eksperyment, wypoleruje się odpowiednio trasę, po której się kulka porusza, to z grubsza można powiedzieć, że kulka wraca na tą samą wysokość. I ona wraca na tą samą wysokość niezależnie od tego, jaki jest kształt toru, po którym ona się porusza. Czy będzie taki tor, czy taki, to kulka zawsze wróci na tą samą wysokość. To jest to, co w szkole uczą nas o zasadzie zachowania energii, prawda? Że energia kinetyczna plus energia potencjalna musi być zachowana. I to w szkole podstawowej już takie, nie wiem czy dzisiaj, może w gimnazjum się takie zadania rozwiązuje. Więc Galileusz mówi tak, dobrze, to zróbmy taki, aha, tu jeszcze mam jeden slajd, to zróbmy taki tor. Co będzie się wtedy działo z kulką? Galileusz mówi tak, no kulka się na pewno stoczy, prawda? Ale kulka musi się poruszać wiecznie. Kulka nie myśli, prawda? Kulka nic nie widzi, co jest przed nią. I skąd ona ma wiedzieć, że gdzieś tu za chwilę tor nie zawróci w górę? Jeżeli tor by zawrócił w górę, to co się musi stać? No kulka musi wrócić na wysokość, na której była, prawda? Więc nie może tutaj się zatrzymać. Bo zgodnie z tym, co on zauważył eksperymentalnie, to kulka musi wrócić na miejsce, gdzie musi wrócić na wysokość, na której była wcześniej. A ona nie wie, czy tam za chwilę nie będzie na przykład podgórkę miała i będzie musiała wlecieć. W związku z tym kulka tu musi poruszać się ze stałą prędkością. Musi się poruszać ze stałą prędkością, bo ten punkt niczym się nie różni od tego punktu, więc stąd dotąd kulka musi swoją informację o prędkości zapamiętać. Nie może zmienić się jej prędkość, bo gdyby zmieniła się jej prędkość, to automatycznie nie mogłaby wrócić na tą samą wysokość, gdyby nagle tor zaczął zawracać. Prawda? Dzisiaj wiemy, że tak jest. Państwo się śmieją, ale dzisiaj wiemy, że tak jest, że gdyby nie było tarcia, o którym Galileusz skrzętnie zapomniał, ukrył w swoich rozumowaniach, że przecież kulka trze o tą podłogę i ona tak naprawdę potrafi odróżnić ten punkt od tego, bo na tym odcinku działa tarcie. Więc kulka wie, w którym punkcie tak naprawdę jest, bo może to wyliczyć, gdyby umiała liczyć kulka, to by mogła wyliczyć, ile energii zużyła na tarcie. Ale faktycznie to daje podwaliny pod rewolucję, którą dzisiaj nazywamy galileuszowską, kopernikańską, newtonowską, jakbyśmy chcieli ją nazwać. Że jeżeli na ciało nie działają żadne siły, nawet siły tarcia, to ciało spoczywa albo porusza się ruchem jednostajnym. To jest to, co zmieniło sposób myślenia od czasów newtonowskich. Przed Newtonem, jeżeli na ciało nie działała siła, to ciało musiało się zatrzymać. To jest, proszę Państwa, taki paradoks, który nie polega na złym rozumowaniu, tylko na złych założeniach. Starożytni źle zakładali źle zakładali o istoty zjawisk fizycznych. Proszę Państwa, Galileusz był osobą, która lubiła rozwiązywać różne problemy takie hipotetyczne, wyimaginowane. I jednym z takich, takich zjawisk jest tak zwany paradoks spadania. Otóż przed Galileuszem starożytni, oprócz tego, że myśleli, że jak na ciało nie działa żadna siła, to ono się nie porusza, myśleli, że jak ciało ma większą masę, to spada szybciej w polu grawitacyjnym Ziemi. I to oczywiście wydaje się słuszne założenie, no bo jak weźmiemy ciało o większej masie i o mniejszej masie i spuścimy, to rzeczywiście jest tak, że ciało, które ma większą masę, spada krócej. To każdy ten eksperyment potrafi wykonać, wziąć piórko i młotek i spuścić, prawda? Każdy potrafi to zrobić i wie, że piórko spadnie później. Więc to założenie wydawało się słuszne. Otóż Galileusz mówi tak, wyobraźmy sobie, dobrze, załóżmy, że to jest prawda, że ciała o większej masie spadają szybciej. W związku z tym połączmy te dwa ciała, które wcześniej były, osobno spadały i niech spadają razem, prawda? Te dwa ciała spadną razem po jakimś czasie T. Spróbujmy znaleźć ograniczenia, jaki ten czas T musi być. Trzeba pamiętać, że skoro ciało o większej masie spadało szybciej, to będzie za sobą ciągnęło to ciało małe, bo ono spada wolniej, więc będzie go ciągnęło w dół, prawda?
Więc to ciało małe musi spadać, będzie teraz spadało szybciej niż spadało, jakby było samo, prawda? Z drugiej strony to ciało małe spada powoli, bo mu się nie chce spadać, to ta kulka go ciągnie, więc ono trzyma tą kulkę jakby, że razem te ciała spadają wolniej niż ciało cięższe, prawda? Więc musi zachodzić taki związek, że czas spadania tych dwóch ciał razem musi być mniejszy od czasu spadania ciała lżejszego, ale większy od ciała spadania czasu większego. A z drugiej strony wiemy, że to ciało całe ma większą masę od ciała tego większego, w związku z tym musi spadać szybciej. W związku z tym tutaj jest sprzeczność, widzicie Państwo, że raz czas tych dwóch ciał razem jest mniejszy od tego ciała dużego, a raz jest większy. W związku z tym, jeżeli ciała o masie większej spadają szybciej, to spadają wolniej. Prawda? To jest sprzeczność. To jest sprzeczność, to jest paradoks spadania, który Galileusz ułożył. I znowu to pokazuje, że coś jest nie tak. Czy błąd jest w rozumowaniu Galileusza, czy błąd jest w rozumowaniu Arystotelesa. Galileusz był tak przekonany był tak przekonany do swojego rozumowania, że robił eksperymenty. I słynne w książkach opisywane eksperymenty Galileusza, który z krzywej wieży w Pizie zrzuca ciała, są troszkę nagięte, bo nie wiadomo, czy tak naprawdę było, ale to, co Galileusz naprawdę, to, co naprawdę powiedział, że on się przyznał, że on wykonał bardzo wiele eksperymentów, ale zawsze zauważał, że ciała o większej masie spadają szybciej niż ciała o mniejszej masie. I on nie wie dlaczego, bo to prowadzi do paradoksu spadania. Nie wiem, dlaczego tak jest. Proszę Państwa, już wiemy, dlaczego tak jest. Błąd jest w założeniu jednak arystotelesowskim. Bo jeżeli weźmiemy bardzo dużą kartkę papieru, proszę sobie wyobrazić bardzo dużą kartkę papieru, która waży na przykład, nie wiem, 20 deko, taka olbrzymia kartka papieru, i gwoździk, który waży 5, i spuścimy je z tej samej wysokości, to co spadnie w pierwsze? Gwoździk, prawda? Chociaż jest, ma masę mniejszą niż ta kartka papieru. Prawda? Więc błąd jest w tym założeniu. To nie może być tak, że prędkość spadania zależy tylko od masy. Musi zależeć jeszcze od czegoś innego. I my dzisiaj wiemy, że zależy od oporów powietrza. I w szkole się wykonuje różne eksperymenty z oporem powietrza. Pokazuje się, że jak się wypompuje powietrze, to ciała spadają szybciej niż... To ciała spadają równocześnie, jeżeli się wypompuje powietrze, niezależnie od tego, ile ważą i jaki mają kształt. Proszę Państwa, w 71 roku, kiedy Amerykanie latali już od pewnego czasu na Księżyc, o misjach załogowych zapomniano. Bo oczywiście pierwsze lądowanie na Księżycu, no to wszyscy się cieszyli, że jest pierwsze lądowanie, ale kiedy leciał już Apollo 15, to była taka nowinka, takie naturalne, tak jak u nas trzecia komisja śledcza, prawda? To już nikt się nie interesuje. Pierwszą oglądał każdy. Ale Amerykanie mają poczucie humoru i ci kosmonauci wykonywali różne ciekawe eksperymenty na Księżycu. I wykonali eksperyment, który w 2002 roku został okrzyknięty jako najbardziej efektowny i efektywny eksperyment w dziejach ludzkości. Bo proszę Państwa, oni wykonali eksperyment spadania w kosmosie na Księżycu. Ja mam film, który Państwu pokażę. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Which proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Na Księżycu rzeczywiście obiekty spadają równocześnie. Tam nie ma atmosfery, która jest głównie odpowiedzialna za to, że obiekty na Ziemi spadają w różnym czasie na Ziemię. Jak Państwo widzieli, astronomowie bardzo się ucieszyli, bo jednoznacznie pokazali, że Galileusz miał rację.